Cześć wszystkim, Papa Skupka Keria, odcinek kolejny. Co dzisiaj robimy? No wiadomo, skontynuujemy grę, mamy 20 tydzień, który dzisiaj dobiegnie końca, 140 dzień będzie dzisiaj. No i tak, taki wstępik, myślę, że nie trzeba więcej dłużej tego wstępu robić. Dzisiaj przejdziemy z Onion Fest do następnego święta, no zobaczymy jakie to będzie. Onion Fest się w dniu 138 skończy, bo wiemy, zdobędziemy te punkty, które tam są potrzebne, czyli 791. I wtedy będziemy mogli się cieszyć z kolejnego Holiday'a. Jak na razie tutaj bardzo ładnie już jesteśmy ustawieni z tymi gwiazdkami u klientów, nie? Jeszcze są trzy osiągnięcia do zrobienia, czyli Kiwi, 30 osób już złoto ma, no i tak. Jeszcze 51 osób złota nie ma. 51 osób, nie? Wydaje się duża ta liczba, a jak dojdziemy do tej liczby, kiedyś na pewno się uda to zrobić, no to będzie powiedziane, jak to szybko zleciało, nie? Tak jak dzisiaj. Kubka Kery zaczęliśmy rok temu w lutym, a dzisiaj już mamy ten taki postęp, nie? Najprawdopodobniej jakbym nie robił więcej serii, tylko jedną, to moglibyśmy mieć już z tą serię skończoną. A tak to jeszcze możemy się nią pocieszyć. Tylko jakbym miał jedną serię, to ja bym się nudził. Dobrze. Zresztą każdy, jak prowadzi swój kanał z youtuberów, to ma swoją technikę do nagrywania. Z tego zamówienia nie będzie perfekta, bo jak już się ktoś skupił, to tutaj był przeciek. Przeciekło z boku i perfekt się z tego nie uda. Okej. Ta cebulka ma być? Dobrze, wydajemy to. Można jeszcze zobaczyć, ile osób nie ma w ogóle medalika. Ale tych osób już coraz mniej. Coraz mniej. Z tej strony jeszcze ktoś nie ma brązowego? Aha, aha. Z tej strony to Olga tylko nie ma złota. Ona potrzebuje dwa razy jeszcze się pojawić. A tutaj 5 osób. Z tej drugiej strony. No i tutaj pozostali. Ale osób nie ma brązowego w ogóle. To jest tak, Wally, Shannon. Ile mają? Tutaj dwie, tutaj jedną. Tutaj jedną, tutaj dwie. Jak wpadnie, jak pojawi się ich Holiday, to będziemy te gwiazdki zdobywać, nie? Albo jak już się skończył pięć i co złota nie mają. Papa Louis prawie ma już srebrne. Okej. Okay. No widać, że najwięcej ile potrzeba, to dwie gwiazdki u któregoś klienta. Najwięcej. Ile potrzeba? Nie, ile potrzeba? Ile potrzeba to tak, bo tam to potrzeba 13 razy im zamówienie wydać. U tych osób, co mają dwie gwiazdki. A z drugiej strony, to chciałem powiedzieć, że to u ich najmniej razy widzieliśmy w naszej Kubka Kery. Czyli najmniej razy, jak klient przyszedł, to było dwa razy. Mniej niż dwa razy nie ma takich osób, nie ma takiej osoby, która by przyszła tylko raz. Dwa razy ktoś przynajmniej przyszedł. Przynajmniej dwa razy. Okej. No właśnie, bo możemy robić dwójkę. Nie musimy przyspieszać. Great. I teraz V. No i tak, czekolada. Posypeczka. Które są? Te są. Lizaczek.
Tęcza. Pięknie. No jak ładnie. Czy ja tylko uważam, że jest ładnie, czy Penny też tak uzna? No, też tak uznała. Ładnie, perfekt. Wow. Okej, okay, tutaj. Taylor. O, Taylor ma srebrny. No, nie nałożyłem. Okej, okay, to nadrabiamy. Trójeczka. Ciąg dalszy. Search Fan tu jest. Albo tu jest Search Fan i raczej tu. Tęczy nie potrzebujemy. Potrzebujemy kuleczki. Tutaj potrzebujemy tą posypkę. I tutaj mnóstwo cebulek. Jedna, druga. I teraz są te cebulki. Okej, okay, i Search Fan, jak tam? Perfekt. No, jeżeli nie spadnie nam nic poza, no to jesteśmy w stanie zrobić perfekt, jak nic nie skapnie z boku. Okej. Okay. Kletus. No i teraz będzie Closer. No, Closera się nie zmieni. Oni się sami zmieniają codziennie. I wo. Zrobiłem Taylora, nie? Zamówienie? Myślę, że zrobiłem. Na pewno zrobiłem. Jestem tego pewien. Ok, posypeczka. I teraz. Cebulka jedna tak, druga tak, trzecia tutaj, teraz tutaj tak i kulka cebulkowa też tutaj ma się znaleźć. Okej, okay, i tutaj jest nasz nick. Już z tym perfektną nie wyszło. Tu jest Taylor. Ze względu na jego medal to mamy gwarantowany rank. Bo z każdego klienta przynajmniej około stówki zdobywamy, nie? Jeszcze za tą babeczkę nie ma osiągnięcia. Majer Malu zawsze to zamawia. Okej. Okay. Jeszcze tutaj ciasteczka. Tutaj był Taylor. Pianki nie potrzeba tutaj. Wiśnia jest tu potrzebna. No jak ten Taylor? No właśnie, 300 punktów zawsze się z takiego medalika zdobywa. Pięknie. W? A, nie kliknęło mi kopii. No spoko. Sam to wykręciłem. To był Kletus. I teraz wiśnia, pianki. Tutaj same pianki. Już. O, nie ma perfekta. O, nie ma problemu. W tym dniu nie przyjdzie żaden klient, co nie miałby brązowego. A wtedy to zawsze się powyżej stówki zarabia punktów od klientów, jak zauważyliście. Zawsze każdy klient daje 100 punktów z plusem. Jak nie ma, jak już ma brązowy wbity, to zawsze jest 100 plus. Więc z każdego dnia jesteśmy w stanie zrobić rank. 800 punktów zawsze się zdobędzie. Około 800 przynajmniej. I no jeszcze te większe punkty, nie? Które nam wpadają, robią nam bardzo ładną sumkę, zawsze na koniec dnia. A tutaj to wiadomo, rank jest wbity, 1200 się zdobyło. Udało się zdobyć, 86 rank.
będziemy zaraz robić dekorację nową, albo tą samą, co mieliśmy jak było pierwszy raz ten holiday, który teraz będzie. 1300 punktów. No, jest idealnie i teraz tak. Aha, najgorzej jak mogło być. A chyba, że akurat trafi w gwiazdkę. Jakby wlazło w gwiazdkę, to by w gwiazdkę. Jakby w gwiazdkę trafiło, to skoro jak klikam na ostatni ten i trafia mi w 200, to znaczy, że jakbym trafił najniżej, to też mógłbym trafić gwiazdkę, nie? Ale trafiłem na bitą śmietanę, a teraz na BBQ. Bita śmietana ptaką mija, no... No nie wyobrażałbym sobie, żeby ktoś jadł kebaba na słodko. No jest. Tak. I co? Summer Luau mamy. Summer Luau, to zobaczmy, czy wszystko jest kupione na to święto. O, jest, są jeszcze gumy do kupienia. W kupie. Okej, to później. Tu jeszcze Summer Luau plakaty. Tutaj, o. No tak, no bo tutaj tapetę mogę kupić tylko raz, nie? Okej, myślę, że tu mamy jakąś czapkę, nie? No właśnie, taka słomiana na lato. Nie, no tutaj niech będzie jak jest. Czapeczki będziemy im zmieniać, bo one bardziej są holidayowe, a tak to nie trzeba im jemu zmieniać stroju. Okej, furniturę. No, w sumie jest więcej tych na Summer Luau. Tu wszystko jest. Ok, postawimy to tutaj. Muzyczka niech sobie stoi tu. No i teraz tego. Deska surfingowa i parasolka. Pięknie tutaj może sobie stać. Zaraz sobie to pozmieniamy, o. Ten jaki jest, ten jest wielkości tego. Te Onion Festy można pozmieniać, bo ich jest aż za dużo, nie mamy już tego święta, to można się tym nie przejmować. Po prostu to zmieniamy, żeby była jakaś zmiana. Aha. Jeszcze tutaj pewnie jakieś są, nie? Na Summer Luau, dokładnie są. Czyli można zmienić na przykład... Dobra, to przestawimy, żeby widzieć, co tam zmieniam. Czyli to tak. W ten sposób. I teraz jakieś hudy. Jakiś hudy ten plakacik. O, właśnie tego typu. Taki, żeby na całe miejsce się zmieścił. No i tutaj zamiast Onion Fest będzie Summer Luau. Ale nie musimy wszystkich zmieniać, więc zmienimy te cukierki. Cukierki się zdejmie i teraz po prostu sobie to powiesimy. Jak gramy w gierki show, to tyle tego zdobywamy, nie? Że zawsze mamy nadmiar możliwości. Ok, gumę tutaj. Może zrobimy odwrotnie. Parasolka tu, gumy tutaj. Bez parasolki jakby nie mają żadnych korzyści, oprócz tego, że mogą się schować przed słońcem. Pelikan tam. I teraz jeszcze trzeba zająć inne sloty, nie? Na przykład tutaj kaktusa mam koja postawić, żeby reklamowały, żeby była reklama tego, tej gierki. Sobie stawiam stoliki. Aha, tutaj jeszcze jeden się zmieści, dokładnie. No i niech będzie ten stolik. O, a jest mniejszy? Jest mniejszy, może być ten. Okej, czyli żółty kolorek. Tutaj żółty kolorek, to jest ten, nie? No chyba ten, bo tu mi nie podświetla tego, który mam użyty. Żółte kolorki powybieraliśmy, to tutaj też na żółto. Jakie tu są jeszcze tapety? No dobrze, może być. Może być, żeby się kojarzyło klientom z wodą. I jedziemy. To będzie pierwszy na Summer Luau. Mamy lato. Akurat za oknem też mamy lato, więc kubka Kerry jest tematyczna do tego, co mamy, nie? Kubka Kerry jest tematyczna.
My też mamy lato. Tylko, że my mamy sierpień, a oni chyba mają czerwiec. Kahuna. Ale gut. Dawno gut nie trafiłem. Marty. On nie ma brązowego jeszcze, nie? Właśnie ten brązowy dzisiaj zdobędzie. Ona nie jest świątecznym, znaczy nie jest fanem tego święta. On jest fanem jakiegoś innego święta. Dobrze. A, okej, wyszło. No dobrze. Jak wyszło ok przy jednym, to uznałem, że nie ma co kopiować porażki. Porażka nie musi być kopiowana. Banany są na summer, wow. Wisienki teraz. No i tyle. Jak tam kapu, na ile tych punktów leci? 6% poleciało. Okej. Okay. Mamy Clover. Clover jest świąteczna. Tak. Ona lubi wakacje. No my też lubimy wakacje, nie? Jak się nie chce chodzić do szkoły, no to dobrze jest, że są wakacje. Okej. Okay. Dawno nie miałem niektórych kręconych, bitych śmietan. Przykładowo tej literki dawno nie miałem. Drugie to, co przykładowo dawno nie miałem czarnego i tych innych, ciągle są te same, nie? P i W są codziennie. P, W i C. A reszta to rzadziej występuje. Okej, okay, tęcza. Wisienki. Wiśnie nałożone, maliny nałożone i teraz jak to wygląda? Nieperfekcyjnie. Okej, okay, wu. Franko szybko zamówi, złoto będzie miał. On ma złoto. O właśnie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że babeczki się zrobią i wsadzę dla Franka. Dla Franko. Jednak na tym się nie skończyło, bo jednak musieliśmy to poprawiać. Musieliśmy to poprawiać. Okej, okay, Clover. Gdzie są? O właśnie, to są te skarby, które się szuka w Papalui 3. No i wydajemy to. Perfekt. Może się uda u niej zrobić dzisiaj srebrny. Okej, okay, pokręć to. Kapitan Kory. No właśnie, tych też dawno nie było. Bo przez to, że te bite śmietany są nieużywane tak często, to niektórych się zapomina, że one w ogóle tu są. Potem jest takie zdziwienie, o, takie bite śmietany tu istnieją? Okej. Okay. Pod czwórką był Chuck. Z Chuckiem mieliśmy kiedyś naklejeczkę, nie naklejkę, osiągnięcie było z nim, nie? Obsłużyć go w jego strojach i wiecie co?
Sunglasses. Jego. No. Zmienimy mu na razie ten nosek. O, mimo, że mam osiągnięcie zrobione, no to jednak można zrobić je jeszcze raz. Nawet jeśli się punkty nie naliczają po raz drugi. 30 osób ma złoto i będzie dzisiaj 31. Ok, czyli tak. Okulary mamy. Jeszcze bluzka. Puka wrist, puka necklace. To niech będzie tu. Właśnie to jest to, co mamy mieć. Bluzka jego, czyli o właśnie ta. To jest. Cztery rzeczy były. Mamy. Tak dla zabawy. Tak dla zabawy chciałem to zrobić. Jak tam czak? No i perfekt. A kolczyków na uchu mieli... Kolczyki? No nie, nie mieliśmy kolczyków. A no tak, bo my uszów nie mamy. W sumie on nie ma ani nosa, ani uszu. Dobra, no to wracamy do tego stroju, co mieliśmy. Coś tu chcieli... dobra, mieliśmy tą torbę. Tutaj było tak, jak jest. I tutaj... No zmienimy mu, niech ma zegarek, nie wie, która jest godzina. Okej, teraz Franco. Wykręć nam tu perfekt. Trzeba zrobić perfekcyjne zamówienie. Jako, że tu mamy złoty medal do zdobycia, 31 już. Ok, czekolada, żeby mi nic nie spadło na boki, bo ja nie będę tego poprawiał, bo no, teraz mi się nie opłaci. Ze względu na to, że polecą wtedy punkty za czekanie. Teraz jeszcze nie polecam, ale potem mogłyby polecieć. Jakbym to musiał poprawiać. Ok, no i jest złoty, perfekt. 300 punktów, pięknie. Czyli Franco teraz może się co najwyżej pojawić, jak będzie jego święto. Ok, kręć to. No i teraz posypeczki dwie. I kapitanka Cory zaraz pokaże swoje zadowolenie. Będzie ucieszona oczywiście, jakby inaczej. No tak, szósteczka poszła. Trzeci poczwek w tym dniu. I teraz będzie czwarty. Okej. No i jako, że tu jest, są wakacje, to też Queen zamówiła coś z wakacji i właśnie się perfekt popsuł. Właśnie się popsuł perfekt. No to będą 3, a nie 4 perfekty. Tylko tutaj właśnie. Tutaj po raz drugi złoto było wbijane. Trochę średnio, że nie wyszedł perfekt. To nie będziemy się tym martwić. Tysiąc 400, więc 87 rank. Równe 146 600 punktów jest zdobyte. I równe 1750 punktów trzeba zdobyć na rank 88, czyli 2 dni trzeba zrobić. Okej, Blender Ball, jedna, znaczy druga musi być. Jak jest trzecia, to nie trafia w ogóle na tę wysokość. Okej, to ma być drugie, nie wiem, trzecie pasuje? No, za nisko. Znowu źle, no to mogę stówkę trafić. Nawet nie trafiłem, bo nie ten, jakby, nie ta wyrzutnia. Okej, no tutaj 50 mogę trafić, bo tutaj jak tak spojrzymy, no to może trafić co najwyżej w obręcz tamtej gwiazdki. Okej, i jeszcze raz. Tak łatwiej nie trafiłem?
Dlatego to na pewno nie trafię. Nawet do stówki. Nawet stówka nie było do trafienia. A teraz to kompletnie za wysoko. Dobra, po kolei. Nie tak szybko, nie tak szybko. A teraz trafiłem, nie? Trochę musiałem chybić, ale w końcu trafiłem. Pięknie. To co robimy kolejny dzień? Mamy na święta coś? Nie. Oprócz farby. Nie ma nic. Wszystko co my mogliśmy mieć, wykorzystaliśmy. Co mogliśmy wykorzystać, wykorzystaliśmy, tak? Dobrze, to trzeba ten rank wbić. 140 dzień. 140 dzień to jest wypłata 20. 20 wypłata, tak. W kwocie 530. Kwota 530 zarobiona i przyszła Nevada. Nevada przyszła i co u niej słychać? Czy ona nie miała przypadkiem... No właśnie, nie ma... Coś koło złota kojarzyłem, czy ma. I się okazało, że tak faktycznie jest. Prawie złoto u niej zdobyte. Prawie, bo nie do końca. Jeszcze 3 gwiazdki trzeba u niej zdobyć. Przyspieszam te zamówienia, tam drugi klient przyszedł, czyli Utah. Pokręcimy to, przyszedł Chuck. Trzy pierwsze osoby to są na Summer Luau, lubią to święto. I teraz przejdą trzy osoby, które lubią jakieś inne święto. Ok, wanilia, kokosik, posypeczka, wiśnia i malinę. No parasolka ma być tak, ok. Jak tam Nevada? Nie wyszło perfekcyjnie. Utah chce takie bite śmietany. Już przyszedł klient. Dobrze, zaraz go weźmiemy mu zamówienie. Wiśnia, pięknie. Parasolka, pięknie. Okej, profesor. Kiwi zamówił. Jeszcze to kiwi muszę wydać 27 razy, żeby mieć... Nie 27, 17 razy, żeby osiągnięcie za to mieć. To. Jak tam Juta? Perfekta nie ma. A jak tak się spojrzymy, przyjrzymy, to te punkty rosną. Nevada miała 97, to jest 99, czyli teraz powinno być 100 według kolejności rosnącej. Ananas, jeden, drugi i malinę. Pięknie. Jak tam Chuck? A, już przyszedł klient. No właśnie, to się akurat udało. W kolejności rosnąca. Jak tam Skyler? Skyler. Aha. Okej. Okay. Takie zamówienie chcesz, to takie dostaniesz. Zielone tu mają być.
A, co to za dziura tutaj? Okej. Pianki, a jeszcze jeden closer klient się pojawi. Profesorze, co powiesz? Profesor mówi tak. Ja nie mam tutaj żadnych uwag do tej babeczki. Zaliczam ci perfekta i się ciesz. Marty po raz drugi dzisiaj się pojawił. Z każdym dniem w Kubka Kery zbliżamy się coraz bardziej do tego, żeby ją skończyć. Powoli, bo powoli, ale jednak widać, że to się udaje zrobić bardzo ładnie, bardzo szybko i perfekcyjnie. Tylko szkoda, że good trafiłem. Jest closer? Nie ma closera. No dobra, to te ostatnie trzy zamówienia wydajemy. No, właśnie na closera czekałem i się go doczekałem. Teraz zobaczymy, kto dzisiaj closerem będzie. Chociaż mam pewne możliwości, kto może być dzisiaj, na przykład Xolo albo no, Kenji. Trochę nie pamiętam, nigdy nie mam tego wyuczonego, kto w którym profesie jest closerem. Tylko dwie osoby się powtarzają, a reszta się zmienia. Tylko dwie osoby są te same, reszta już jest inna w każdym profesie. Okej. Okay. Trochę słabo wyszło. Widać, że to krzywo z tymi dropsami, wiśniami i malinami. Okej, trochę nie wyszło z kręceniem tego. No spokojnie. Perfekta, no może tu nie zdobędę, ale mieliśmy inne perfekty dzisiaj. Okej, malinka. Wiśnie i wiśnie. Jak tam Marty? No nawet perfekt się udał, nie? Chociaż może by było mieć wątpliwości, nie? I mieliśmy wątpliwości, możliwe, że wy też możecie się wypowiedzieć, ale jak widać perfekty wyskakują czasami z zaskoczenia. Okej. Okay. Jeszcze te Tropical Harmsy i te tutaj kokosy. No i ostatnie co trzeba nałożyć to ananasy, banany, parasolkę. Chociaż banany wyłożyłem na końcu, no to je wymieniłem jako pierwszy. Czekoladę wymieniłem na końcu, a ją położyłem jako pierwszy. No taka to zamiana stronami, że tak powiem. Ok, wyszło nawet perfekcyjnie u Kenji'ego. No, rank nie wbity było 1700, a mieliśmy tylko 1100. Jeszcze 596. No dobrze, Mitch Smith. Tacka, szaszłyk, łopatka, nóż, gitara i Emerald z Jack Smitha. No i tyle. I dzięki za dzisiaj. Łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Znowu dostaliśmy plakat Onion Fest. No nie wiem, ile tych plakatów można z dnia zdobywać. Do zobaczenia. Cześć.